Tomasz Talarski, Rozmowa Tygodnia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjęła Dorota Bonisławska-Sopran, mieszkanka Legionowa. Dzień dobry Panu, witam serdecznie wszystkich. Projekt słowno-muzyczny, o którym za chwilę będziemy mówić, to rzecz wyjątkowa i to wyjątkowa z kilku powodów. Wyjątkowa jest bowiem autorka pieśni, które usłyszymy 16 września w kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie. Tak, usłyszymy... To święta Hildegarda. Tak, usłyszymy utwory świętej Hildegardy z Bingen. Jest to bardzo barwna, wyjątkowo interesująca postać. No właśnie, to jest kobieta renesansu w środku średniowiecza. Tak o niej mówimy. Tak o niej dzisiaj mówimy. A wówczas? Kim była? Wówczas była to osoba, która była niezwykle wykształcona. Przede wszystkim, muszę to podkreślić, ponieważ były to czasy przełom XI-XII wiek, więc no, trudne czasy, a ona jako kobieta miała dostęp do biblioteki, ponieważ wychowała się w klasztorze. Była jako dziesiąte dziecko, ośmiu lat chyba. W wieku ośmiu lat była ofiarowana do świątyni jako dziesiąte dziecko, tak zwana dziesięcina. I tam się wychowała. Później została oczywiście przeoryszą zakonu, który sama założyła. Miała objawienia, czyli była mistyczką. Właśnie podczas tych objawień otrzymywała te wszystkie mądrości, które później posiadała. A co kryje się pod hasłem muzyka świętej Hildegardy? Bo to rzecz ciekawa. No tak. Ona sama twierdziła, że nigdy nie uczyła się ani śpiewać, ani komponować. Tak, mówi się że o niej, że... Znaczy ona tak twierdziła, że aniołowie ukazywali się jej w czasie snów i dyktowali jej te właśnie utwory. No właśnie, i z tym dyktowaniem to jest sprawa ciekawa, ponieważ ona je spisywała, wtedy tak. Nie było pięciolinii. Nie, nie, jest to zapis zupełnie inny. To jest, nie znamy takiego zapisu. Znaczy w tej chwili znamy zapis już tonalny, czyli są to, jest to pięciolinia, na niej umieszczone nutki, które znamy, jakieś tam zapis neumatyczny. Ósemeczki i tak dalej. Nie, neumatyczny to jest ten dawny zapis. Takie kwadraciki, które nazywają się punkta kwadrata i takie rąbki, które się nazywają punkta inklinata oraz różne inne oznaczenia, które oczywiście mają swoje nazwy. To jest ten zapis, który przed nami leży? Tak. I, tak potrafi, składa, i potrafi pani to tak się składa, że akurat zgłębiałam wiedzę na temat tego zapisu nutowego. Muzyka przede wszystkim bardzo mistyczna, bardzo, nie powinnam używać takiego określenia, ale ono samo się nasuwa, magiczne, ale w cudzysłowie oczywiście, czyli nadająca taki klimat takiego wyciszenia, takiego wyciszenia duszy. Nawet niektórzy mówią, że od słuchania Hildegardy jakby doznają uleczenia wewnętrznego swoich takich nadpobudliwych emocji. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego, o czym mówiliśmy, czyli do tego, jak te utwory powstały. Do tej, no powiedzmy, legendy, bo tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie dziś tego. To znaczy, wiadomo jest, że Hildegarda miała regularne objawienia. Podobno w nocy podróżowała po całym świecie. Nie wiemy teraz już oczywiście, jak było naprawdę, jak to wyglądało. Wiemy tylko, że papież, który wtedy obecnie panował, był głową kościoła, tak. Więc on jakby pobłogosławił Hildegardzie i prosił ją, aby spisywała te wszystkie rzeczy. Ona spisała tam jest kilka dzieł wielkich, już nie pamiętam dokładnie, jak one się tam nazywają. W każdym razie 97 tych utworów chyba jest. Z tego... no różnie źródła podają w takim razie. Tak? Ile podają? No to... Ponad 70 i no i właśnie ja chciałam powiedzieć, że właśnie w tym momencie powiem, że w ogóle biografia Hildegardy to jest pierwsza biografia kompozytora, która zachowała się do dnia dzisiejszego w całości. Czyli ona jest pierwszą kompozytorką, której biografia właśnie zachowała się w całości do dnia dzisiejszego i była spisana przede wszystkim tak obszernie, prawda?
No, musimy powiedzieć, że te utwory nie są takimi prostymi chorałami. To nie są takie chorały, jak my znamy, chorały gregoriańskie. One są niezwykle bogate. One są przede wszystkim niezaliczone do chorału gregoriańskiego. Dlaczego? Dlatego, że uznano, że zbyt emocjonalne są i w treści, ponieważ ta poezja jest tak fantastyczna, że ja nie potrafię sobie nawet wyobrazić, jak jak człowiek, który się urodził w średniowieczu, w czasach ciemnych, wiemy o tym, prawda? Mógł w taki sposób, bo one są właściwie wyprzedzające wszelką epokę. Naprawdę. Są przede wszystkim niezwykle pięknym językiem napisane. Ona była niezwykle uzdolnioną oratorką i prozatorką. No właśnie to a propos języka, bo wyczytałem jeszcze, że święta Hildegarda stworzyła sekretną mowę. I słowa z tej sekretnej mowy, którą posługiwała się razem ze swoimi mniszkami, wtrącała do swoich utworów. Spotkała się pani z takim przykładem słowa, którego nie sposób przetłumaczyć? Tu już szukam w tych poezjach, które właśnie deklamuje maestro, który... To za chwilę o tym koncercie porozmawiamy. To znaczy tak, płyta zawiera... 7 takich utworów, które są recytowane. No jest, język jest bardzo taki bogaty, na przykład. To jest łacina. Tak. Właśnie my postanowiliśmy również umieścić tłumaczenia tych utworów, czyli utwór, który jest śpiewany przeze mnie, wcześniej jest deklamowany przez maestro, przez Dariusza Biernackiego. To jest ciekawe o tyle, że my wiemy, o czym ja później śpiewam, prawda? Dobrze, do tego za chwilę wrócimy, natomiast jeszcze chciałem zapytać, na czym polega pani zdaniem sukces tych pieśni? To jest ta emocjonalność, o której pani wspomniała? Myślę, że to jest ta emocjonalność, że ta muzyka jest jakby sama w sobie niebiańska. Zresztą święta Hildegarda twierdziła, że muzyka przybliża nas do Stwórcy. Mało tego... I ten, kto nie śpiewa, nie jest jego godzien. Tak, mało tego. Również mówiła, że muzyka jakby odzwierciedla nam raj, czyli tego Adama, który tam w raju razem z aniołami uwielbiał swojego Stwórcę, prawda? I ona jest trochę taka niebiańska, taka anielska. Znaczy, ja zresztą muszę przyznać, że jak zastanawiałam się, jak zinterpretować te utwory, bo oczywiście ja je interpretuję, jeszcze dodaję coś od siebie, te emocje, które uznałam, że będą odpowiednie, więc chciałam uzyskać taki efekt głosu troszeczkę takiego anielskiego. Nie wiem, czy mi się to tak bardzo udało. 16 września. Natomiast... A proszę mi powiedzieć, pani Doroto, jakie emocje towarzyszyły pani przy pierwszym spotkaniu z utworami świętej Hildegardy? No, muszę Kiedy przyznać... pani po raz pierwszy wzięła do ręki, no, powiedzmy, nazwijmy je nutami, i zaczęła się w te nuty zagłębiać. Otrzymałam neumy, tak, które oczywiście były mi znane. Pytanie do mnie było od mojego maestro takie, czy pani zna neumy? Więc oczywiście i stąd ten koncert, który zaśpiewałam w ubiegłym roku w Milanówku. Mało jest takich osób, które interesują się jeszcze tym dawnym zapisem nutowym. Chociaż coraz częściej się do tego wraca. A jakie to były emocje? No przede wszystkim lęk, ponieważ mało czasu miałam na przygotowanie tych utworów konkretnie, ale poradziłam sobie z tym bez problemu. Koncert bardzo się spodobał, wręcz poproszono mnie o nagranie tej płyty właśnie, żeby... Właśnie stąd pewnie pomysł na tak, to, żeby... Tak, stąd jest pomysł, oczywiście mojego maestro, który stwierdził, pani Dorotko, koncert bardzo się podobał, przychodzą do mnie ludzie, pytają, kiedy płyta, proszę nagrać płytę. Więc ja nagrałam płytę. Oczywiście nie spodziewałam się, że ona aż tak wzbudzi takie zainteresowanie. A tak się stało. Utworów świętej Hildegardy jest sporo, można znaleźć w różnych wykonaniach. Tak, ale nie znajdzie pan w wykonaniu. No, w takim wykonaniu na pewno nie znajdę. To znaczy, nie wiem, co to znaczy. 16 września. Natomiast miałam na myśli fakt, że w Polsce. Jedynie we Wrocławiu jest grupa pań, które kilka z tych chorałów wykonują i ja. Czyli generalnie w Polsce nikt nie wykonuje tej muzyki.
Co i kogo zatem usłyszymy 16 września w Kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa? Przede wszystkim usłyszymy poezję piękną w wykonaniu mojego maestro Dariusza Biernackiego. Poza tym, no ja zaśpiewam oczywiście chorały, natomiast trzy z tych utworów postanowiłam wzbogacić. No właśnie. Chciałem zapytać o ten tak. obrazoburczy dla muzyki klasycznej pomysł. Więc ja myślę, że Hildegarda na pewno się nie pogniewa na mnie, wręcz przeciwnie, ona była bardzo. Jest to na pewno ciekawe połączenie, bo ja wczoraj słuchałem jednego utworu i przyznam szczerze, że brzmi to fajnie. No właśnie miałam takie natchnienie, mogę powiedzieć, wizję, żeby stworzyć taki kontrast pomiędzy moim sopranem a elektrycznym basem. Jest to przede wszystkim efekt takiej już pełni, tak mi się wydaje, takiej głębi. No, tylko trzy utwory, piekieł. Żeby nie przesadzić. Nie, absolutnie, wręcz przeciwnie. Może grzmiący głos Boga samego. No, też tak to można zinterpretować. Dobrze, i tej Hildegardy, która ten przekaz odbierała. Dobrze. Można to tak interpretować. Płyta została nagrana w Legionowie przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta i Urzędu Miasta w Milanówku. Tak, otrzymaliśmy duże wsparcie. Tutaj właśnie pragnę serdecznie podziękować. Otrzymaliśmy wsparcie od miasta Milanówek oraz patronat i również od miasta Legionowo, również patronat i od naszego sponsora głównego, czyli Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie i tutaj głębokie ukłony dla pana Andrzeja Sobierajskiego, dyrektora. Nie ukrywam, że fakt ten jakby wpłynął na to, w jaki sposób ten cały projekt nabrał rozmachu. Rumieńców. Bo to nie tylko koncert w Legionowie, ale zaczynacie tak. Cały już cykl w tym koncertów. W Milanówku, potem Legionowo, dalej? Dalej jest Niepokalanów i Warszawa. To znaczy Niepokalanów, ponieważ jest to zakon franciszkański, dlatego o tym pomyślałam, o tym miejscu. Również Warszawa na Zakroczyńskiej to również zakon franciszkański, ale tam bardziej chodziło o zakon bonifratrów, którzy no, zajmują się ziołolecznictwem. Franciszkanie również poszukiwanie tej takiej spójności człowieka z naturą. Poszukiwanie Boga w naturze, w przyrodzie, prawda? A święta Hildegarda właśnie zajmowała się ziołolecznictwem i również badała wpływ środowiska naturalnego, tej natury na człowieka. Jaki ma wpływ? Ona również badała kosmos na swój sposób w tamtych czasach, prawda? Interesowała się kosmosem. Była niezwykle świadomą swojego istnienia osobą. Czyli cztery koncerty w cyklu. Właśnie, zeszłam z tematu. Cztery koncerty w cyklu, a my zapraszamy na ten koncert legionowski, który, przypomnijmy, odbędzie się 16 września w Kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie przy ulicy Piłsudskiego. Tak, o godzinie 19 po mszy wieczornej. I warto przyjść na ten koncert, bo muzyka będzie przednia. Muzyka, jak pisała święta Hildegarda, sama o swojej muzyce, muzyka prosto od samego Stwórcy. Dziękuję pani bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moim i państwa gościem była Dorota Bonisławska, sopran, mieszkanka Legionowa. Dziękuję serdecznie, do widzenia. To była Rozmowa Tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.